Siemanko wam wszystkim. Słuchajcie, tak jak pewnie już widzicie z tyłu za mną, znajdujemy się nad pięknym jeziorem Smolno. Przyjechaliśmy z Bartkiem dzisiaj, mamy niedzielę, godzinę bodajże 9-10. Czekamy, aż ekipa z Dębowego, która siedzi, spłynie i zaczynamy powoli wypakowywać graty, pompujemy ponton. Będziemy się powoli przenosić na nasze stanowisko, na nasz pomost. Właśnie przed chwilą chłopaki tutaj z pomostu głównego wyjęli piękną rybkę 17400 przy nas. Piękna rolka. No i cóż, szybciutko, króciutko, bo będę miał ograniczoną ilość baterii, akumulatorów, także chciałbym też to jak najszybciej wszystko dla was nagrywać, żeby wam pokazać jakiś materiał z tej wody. Może uda się jakąś fajną rybkę złapać, zobaczymy. Także no, na razie tyle i widzimy się później już u nas na pomoście. Dębowego. Zobaczcie, jakie są piękne drzewa powalone. Pewnie już widzieliście to na niejednym filmie. No ale my też wam chcemy to pokazać. Jak to jest pięknie. Miejscówki już mamy wysądowane wszystkie z Bartkiem na 6 bendek. Wpływamy na pomost i bierzemy się za wywożenie zestawów. Bo już mamy, przypuszczam, że godzinę 16. Mnie będzie widać. Właśnie przed chwilą położyłem zestaw. Zapomniałem wcześniej kamery włączyć. Przed chwilą mieliśmy branie, kaczki, tu jest płytka woda i niestety, ale kaczucha nam się złapała za skrzydełko, nic jej się nie stało, wypiliśmy ją, wypuściłem ją, odfrunęła sobie, no i właśnie teraz przed chwilą wywożę zestaw, tam jest nasze stanowisko, jesteśmy tutaj po drugiej stronie, ale zasuwam z powrotem, bo chmury przyszły, nie przypuszczamy, że zaraz będzie deszcz albo burza, także więcej materiału, nie wiem czy jutro, bo jutro ma być bardzo brzydka pogoda. Myślę, że może we wtorek, w środę uda się coś fajnego nagrać. Już się naprawdę wtedy za to wezmę, bo ja też dzisiaj jestem zmęczony po drodze. Od 3 w nocy wyjechaliśmy. Od 3 w nocy wyjechaliśmy, jechaliśmy 4,5 godziny bodajże. Może z przerwami oczywiście na jakąś kawę, na stacji, na tankowanie. Była godzina chyba 9. Ta nie, przed 9. 8 coś, jak żeśmy dojechali tutaj już na samo Smolno. No i cóż. Na razie kończymy. Zestawy wywiezione. Teraz przewiozłem ten jeden niestety nieszczęsny z kaczką. I czekamy, co się będzie działo wieczorem lub w nocy. Packing all my things and leaving.
poniedziałek rano, jesteśmy po pierwszym braniu u mnie. Niestety rybka wygrała walkę w drzewach. Nie nagrywaliśmy holu, nie wziąłem GoPro, bo obudziliśmy się szybko na ponton, szybka akcja, w ogóle zapomniałem całkowicie wziąć kamerę ze sobą, także no niestety tego nie zobaczycie. Ale rybka wygrała walkę, weszła w jakiś podwodny zaczep na wysokości 3 metrów, niestety haczyk, nie mogłem haczykiem żyłki znaleźć, bo haczyk był za krótki. Teraz sobie już przygotowałem zestaw, pokażę wam zestaw i pokażę wam, czym będę sypał. Wszystko to samo jak wczoraj, ta rybka wzięła na przypon, który wam pokazywałem w poprzednim filmie już, na tego łamańca na fluorokarbonie z miękką plecionką. Dwie kuleczki bałwanek, jedna 16 mm, 15 mm pop-up Bite Zona Ice Fruit, moja ulubiona kulka na ten sezon, naprawdę. Mamy to wszystko zadipowane, już tak z godzinkę czasu po braniu sobie zadipowałem to. Zjedliśmy śniadanie, z Bartkiem wypiliśmy kawę i zaraz to wywozimy. Pokażę wam jeszcze mieszankę. Tutaj mamy kuleczki Bite Zona 20 i 16 mm. Pelet w tej samej nucie zapachowej, Ice Fruit. Do tego pelet kłęcza malutki i orzech tygrysi. O, i myślę, że coś takiego. Z 4-5 łopatek poleci na zestaw. Także na razie tyle. Pogoda się zmieniła, jest mega zimno. Zobaczymy, czy to przyniesie jakieś efekty. Wczoraj było 25 stopni, opalaliśmy się bez koszulek. Dzisiaj już niestety jest mega zimno, tak jak widzicie, czapka zimowa. Także wywozimy i tyle. Zobaczymy, może później uda się jakąś rybkę złapać, to coś nagramy więcej. Na razie, trzymajcie się. Słuchajcie, zobaczcie, jaką mamy brzydką pogodę, ale mega szczęśliwy. Mamy pierwszą rybę ze Smolna. Swoją pierwszą rybę w życiu z tej wody. Po tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy dopiero po pierwszej dobie, mamy poniedziałek, przyjechaliśmy wczoraj. Branie było tutaj z drzew, z prawej strony pomostu, jesteśmy na Dębowym, z środkowego kija, z najdalej, z granicy praktycznie, z granicy z pomostem Bagienka. No i od razu pierwsza ryba i od razu piękny, pełny łuski, 18 kg. Przed chwilą go ważyliśmy, branie nastąpiło o 15:30. Przypon mój ulubiony, standardowy, który już wam pokazywałem tyle razy, sztywniak. Fluorokarbon, sztywniak mówię, przepraszam, nie sztywniak. Fluorokarbon z miękką plecionką, łamaniec. A kuleczki Bite Zona Ice Fruit, czyli coś, co mnie nie zawodzi w tym sezonie ani razu. Pokazuję wam tą piękną rybkę i go wypuszczamy, ale naprawdę, uwierzcie mi, mega moc, mega petarda z drzew. Taki piękny. 18 równe kilo. Piękny pełnouski. Całe szczęście poszedł na otwartą wodę, więc dużo z nim nie walczyliśmy. No i sami sobie zobaczcie, po takie ryby się tutaj przyjeżdża. A to dopiero pierwsza doba. A siedzimy do niedzieli. Jeszcze 6 dób przed nami. Także no mega, po prostu mega. Niestety pada, jest bardzo zimno, także wypuszczamy rybkę. I cóż, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, albo dzisiaj w nocy, albo jutro nad ranem. Tym razem Bartek. Liczę na niego, że w końcu Bartek coś teraz chapnie. Wypuszczamy rybkę i do zobaczenia. Guilt or pleasure, you know I can't do that. I wish that
pokazać rybkę z wczoraj, z wieczora. Niestety już wczoraj żeśmy nie robili sesji, stwierdziliśmy, że wrzucimy ją do worka. Do porannej sesji, bo było zimno, deszcz padał. Już mieliśmy dosyć, wywoziliśmy też w deszczu, byliśmy cali mokrzy. A dzisiaj od rana, zobaczcie, mamy przepiękną pogodę. Zmieniło się wszystko diametralnie w porównaniu do wczoraj. Mamy wtorek rano, godzinę 8, wypiliśmy kawę. No i mamy kolejnego łuskacza, wczorajszą 18 widzieliście z tego samego miejsca, na te same kulki, na ten sam zestaw. Tym razem troszeczkę mniejszy, 14200, ale z tych drzew zwalonych po prostu tak niesamowicie te ryby cieszą. To jest coś pięknego. Zobaczcie. Niegrzeczny, nie chce się dać pokazać. Mega, mega, mega szczęśliwy, naprawdę. Powiem wam coś niesamowitego. Wypuszczamy rybkę za chwilkę. Idziemy robić śniadanie i po śniadanku później przewozimy jeszcze wszystkie kije z Bartkiem. Bo kije były 2 dni w wodzie, niektóre. Teraz co, idziemy z nim do wody, wypuszczamy go i... Ostatnie pożegnanie z tym pięknym gościem. I wypuszczamy go. Niech wraca stąd. Chciałem wam go jeszcze zaprezentować, może to nie być takie łatwe. No już płyniesz, już wracasz do domu, spokojnie. I w drzewa od razu, po zamiata. Yes, mamy to! Właśnie szykujemy się z Bartkiem do wywózki. Będziemy wszystkie zestawy przewozić, wszystkie 6 wędek. Uszykowałem sobie nowe przypony, chciałem wam pokazać. Na co tym razem, bo delikatnie zmieniam koncepcję na 2 zestawach. Zmieniamy kuleczki, troszeczkę zmienimy przypony. Mam tutaj 3 przypony, które zakładam. Zaraz wam pokażę co i jak. Pierwszy zestawik poleci Roni Rig, kuleczka NS1, tak się to prezentuje. Przybliżę wam później, pokażę po prostu jak to z bliska wygląda, a teraz tak na szybko. Drugi przypon, czyli mój killer na tą chwilę. Na moim przyponie, na łamańcu fluorocarbon, miękka plecionka, długa rurka termokurczliwa. Tutaj akurat mam haczyk Continental, 4. Zmieniam sobie tak pomiędzy Continentalem a Crankiem z kordy. I obydwa szczerze bardzo mi się dobrze sprawdzają. No i kuleczki oczywiście Ice Fruit z Bajdzona, na które już 2 rybki tutaj złapałem. Od razu wam powiem, nie robię nikomu reklamy, nie jestem związany z żadną firmą. Żebyście później nie zadawali jakichś pytań. Po prostu wybrałem sobie kulki na ten sezon, które mi odpowiadały i które chciałem sobie przetestować i do tej pory jestem mega zadowolony. Także tak, tutaj mamy, o jak widzicie, bałwanka 16 mm tonąca, 15 mm pop-up. A na trzecim zestawie, na tym samym przyponie, leci bałwanek z Massiva Bolsena. 18 mm tonąca plus 14 popek. Ten sam zestaw, który poprzednio, czyli łamaniec, fluorocarbon, miękka plecionka, długa rurka termokurczliwa. O, i na takie zestawy dzisiaj stawiamy. Za chwilkę zrobię sobie jeszcze zanętę do wiaderek. Pokażę wam może co będę rzucał na dany zestaw, jakie miksy będę robił.
No i na tą chwilę to tyle. Słuchajcie, pokażę wam teraz, co sobie przygotowuję do nęcenia na każdy zestawik. Podstawą na dwa zestawy u mnie, podstawą będzie orzech tygrysi, którego sobie uszykowałem 2 tygodnie przed wyjazdem. Po takiej łopatce jednej, troszeczkę sobie odsączymy go. Może wam pokażę. Piękny orzeszek. Po łopatce i to będą dwa zestawy. Jeden zestaw będzie bez orzecha. Hopsa, i co? Jeden zestaw orzeszkiem, czyli mój standardowy, który mi dał 2 ryby. Kuleczki Pajdzona plus pelet. Myślę, że 3 takie garstki. Cały czas tyle dawałem. Też teraz, tym razem też tyle dam. 3 garstki kulek plus pelet. I do tego na zestaw jeszcze leciała garstka peletu kłęcza. I to wszystko zalewamy sobie glugiem. W tej samej nucie zapachowej. Tak się to prezentuje. To będzie jeden zestawik. Drugi zestawik to będzie orzech. To sobie zrobimy na śmierdząco. Ale do tego dodamy sobie jeszcze przygotowane ziarno przez Bartka, rzepik i konopie. Taką jedną galantą łyżkę. Super. I tutaj poleci odrobina peletu Robin Reda. Czwóreczki, szósteczki delikatnie. Do tego kuleczki Bolsena. Damy sobie 2 garstki całych i parę sztuk sobie jeszcze przepołowimy i parę sztuk sobie pokruszymy. Dobra, starczy. Jeszcze parę sztuk sobie pokruszymy. Drobno, żeby zrobić taką panierkę, bo to wszystko jest mokre od ziaren. Żeby nie było takie wodniste. I zaraz dosuwamy. Mamy piękną flautę na wodzie. Trzeba wykorzystać, bo znowu chmury idą. Wcześniej widzieliście, jak pokazywaliśmy wam rybkę, że była piękna pogoda. Słoneczko z samego rana. Teraz się wszystko całkowicie zmieniło. Znowu przyszły chmury. Chociaż dzisiaj jest dobrze, bo nie ma wiatru, więc to jest duży plus. Opsa.
zobaczcie, tak wygląda towar na drugi zestaw. A trzeci zestawik to będzie sam pelet i kulki fluita. Też takie dwie, trzy garstki. Do tego też dwie garstki kłęcza. Wszystko sobie zalejemy. Zalewa Eco Man S1 Sisimura. I tam będzie ten popek na Ronirigu NS1 pomarańczowa. I to na razie tyle. Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious. Wiecie, ktoś ostatnio zadał mi pytanie pod poprzednim filmem w komentarzu, na jaki sprzęt łapiemy, żeby zaprezentować wam wędki i kołowrotki, więc tak. Tutaj sprzęt, jaki mam, są to wędeczki, które sobie zakupiłem specjalnie na ten wyjazd, czyli króciutkie wędki 9-stopowe Witchwood Riot 2,75, krzywa ugięcia, 9-stopowe, tak jak wcześniej wspomniałem, do pontonu, króciutkie, bo tutaj przy łapaniu w tych drzewach, tutaj tak jak widzicie, one się przydają, mega króciutkie. W poprzednim filmie na rokitnicy miałem wędeczki rzutowe Shimano TX2 12-stopowe 3,25 LBS-a, przepraszam. A kołowrotki mam cały czas te same. Moje XTD-ki 14 tysięcy. Dla mnie są to kołowrotki mega, mega zarąbiste. Lepszych nie potrzebuję, od razu wam powiem, że nie będę ich zmieniał na pewno. Pokażę wam za chwilkę fajną alternatywę dla tych kołowrotków do takich krótkich wędek, jakie są u Bartka. No i co dalej? Sygnałki, Foxy MX R plusy. Do tego Swingery Illuminated MK2, tak samo z Foxa. No i tak mój sprzęt wygląda. Jeszcze żyłeczka, no to Shimano Technium 0,35 LB, 0,35. I tyle. To jest mój cały sprzęt. Na tą zasiadkę oczywiście na Smolnie. Fajną alternatywę dla krótkich wędek 9-stopowych. I są to kołowrotki Shimano Ultegra XTD 5500, mniejsze, dwa razy mniejsze, taki sam design, ale są mega, 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 mega malutkie, mega leciutkie. Do takich wędek króciutkich 9-stopowych to są po prostu idealne, naprawdę. Zobaczcie, jak to się super prezentuje. I'ma stay after it, I'm gon' fucking master it. Put them on blast it, they will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic. Chciałem wam zrobić takie krótkie podsumowanie. Mamy dzisiaj środę, godzinę 16, jesteśmy już po obiadku. Pogoda
troszeczkę się też zmieniła. Przed chwilą przeszły nawałnice, wiał silny wiatr, padał deszcz. A teraz wyszło słoneczko, powoli się robi cieplutko. No i cóż, takie krótkie podsumowanie. No mamy środę, od poniedziałku niestety nie mieliśmy kontaktu z żadną rybą. Nie, przepraszam, dzisiaj w nocy lina mieliśmy. Takiego z kilogram. No może półtora, przy dobrych wiatrach. No i cóż, mieliśmy jutro przemieszczać się na pomost Bagienka, ale mamy możliwość zostać tutaj jeszcze jedną dobę do piątku i zastanawiamy się z Bartkiem, co robić. Zobaczymy, co ta noc przyniesie. Jeżeli uda nam się wypracować jakąś rybę tutaj w nocy, to najprawdopodobniej będzie tak, że zostaniemy tutaj na Dębowym do piątku, a od piątku przeniesiemy się na Bagienka. A jeżeli się nic nie będzie działo, no to jeszcze się musimy zastanowić, co będziemy dalej robić. No dzisiaj ekipa z Bagienek po pięciu chyba czy sześciu dniach niestety bez jakiegokolwiek kontaktu z rybą, nawet brania chłopaki nie mieli, bo akurat Czarek tutaj ich przeprawiał, bo wracali do domu i płynęli tutaj koło nas. Rozmawialiśmy z nimi chwilę. Także niestety no, żadnego kontaktu z rybą, nawet jednego brania. Mamy też informację, że na Bobrowym ktoś od wczoraj bodajże, wczoraj czy przedwczoraj, od dwóch dni, cztery rybki już ma. Także no to też fajny wynik, tylko że największa rybka bodajże 12 ponad kilo. Ale to już jest mało istotna waga, ważne, że coś się dzieje. No u nas niestety od dwóch dni jest kompletna cisza. No i cóż, no na razie to tyle. Zaraz robimy kawę po obiadku i czekamy. Słuchajcie, nagrywałem wcześniej dla was podsumowanie krótkie z dzisiejszego dnia. No mówiłem, że zobaczymy się może przy rybie. No i jest, godzina 17. Śmiałem się, bo stanąłem na pomoście i mówię, wąblowało u Bartka przy zestawach. I powiedziałem, mówię, Bartek, zaraz mówię, będzie u ciebie branie. Nie minęły 3 sekundy i u mnie z drugiej strony. Rolka. Najmniejszy do tej pory, ale powiem wam szczerze, jaki to był hol. Jaki to był hol w drzewach, coś niesamowitego. Tak nam dał popalić. Stał już grzecznie, tak się owinął wokół drzew pod wodą. Jak dopłynęliśmy, to stał grzecznie. Nie mogliśmy trafić go podbierakiem. Tak się owinął, że już nie miał szans, żadnych szans, ale dosłownie wszedł do podbieraka i się wypiął samemu, także w ostatnim momencie. Przepiękny, zobaczcie. Mega. Kolejny raz to samo miejsce, ta sama kulka i ten sam szypon, ten sam zestaw. Nic nie zmieniam. 10800. Waga, także najmniejszy, ale mega, po prostu mega. Sami zobaczcie. Przepiękna ryba. Naprawdę. Najwięcej emocji do tej pory z holu. Tak jest. Wypuszczamy go. Wywozimy zestaw i czekamy. Może dzisiaj w nocy coś odpali, także mega, mega, mega. Zobaczcie go jeszcze. Tak jak mówiłem wam wcześniej, najmniejszy, ale przepiękny i mega dużo radości z holu. Walki w drzewach. Rewelacja po prostu. Thank you.
razie idę na krótki spacerek do samochodu, bo przynieść wodę. Bo jeszcze dwie bańki nam 5-litrowe w aucie zostały wody, a że jutro się przenosimy na Bagienka, a już nam zostało niewiele wody, więc idę przynieść dzisiaj, żeby jutro już nie pływać, nie kombinować i Czarka też o to nie prosić. A przy okazji zobaczycie sobie to piękno, tą dzicz, tą naturę, która tutaj jest na Smolnie. I to, co słyszycie teraz nade mną, F-16, co chwilę, prawie jak na szachtach. To jest jedyny minus tutaj tego wszystkiego. No ale niestety. Oprócz tego powiem wam, że mega woda, mega właściciele, naprawdę dzwonią codziennie, pytają się jak i pan Czarek, i pani Ewa, czy coś potrzebujemy, czy coś nam kupić ze sklepu, przywieźć. Powiem wam szczerze tak, każdemu polecam tą wodę, naprawdę stwierdziłem, że bynajmniej raz w roku będę tutaj przyjeżdżał, a niestety z racji tego, że mam kawałek z domu, było 400 km, prawie 5 godzin drogi, ale chociaż raz w roku na taką chociaż 5-6-dniową zasiadkę tutaj będę przyjeżdżał, znajdę czas na pewno na to, żeby tutaj przyjechać, bo jest przepięknie. Już nawet nie chodzi o same ryby, ale żeby przyjechać, odpocząć. Cisza, spokój, dzicz dookoła. No zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie, idę teraz sobie z Dębowego do samochodu. Widzieliście już to pewnie na filmach u Kamila na przykład, którego też serdecznie pozdrawiam. Jestem z Kamilem cały czas na bieżąco, na Messengerze piszemy. No i cóż, właśnie jestem na skarpie. Możecie zobaczyć sobie. Pokażę wam może, jak w środku skarpa wygląda. Widzicie? Kuchenka, łóżka, stolik, nowe krzesełeczka. Więc to jest też kolejny plus tego łowiska i tej wody, że nie trzeba zabierać ze sobą łóżek, krzesełek. Wystarczy wziąć tak samo butle, 11 albo na przykład dwie mniejsze, tak jak my to robimy, bo są reduktory na małą i na dużą butlę w tych kuchenkach gazowych. Także też mega fajna sprawa. No i cóż więcej. Idziemy do auta. Bartek został sam, pilnuje wędek. Zobaczymy. Niedawno też widzieliście tą rybkę trzecią, 10800 tego golaska, znaczy golaska, golasa lampasa z łuskami. Zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj w nocy coś się uda. Mieliśmy zostać do piątku na Dębowym, ale przed chwilą dzwonił do mnie Czarek, że jutro przyjeżdża ekipa po południu na nasze stanowisko, więc my się przenosimy na Bagienka. No i zobaczymy, czy tam się uda coś wypracować, jakąkolwiek rybę. A na razie tyle i do zobaczenia. Zobaczcie, już się przenieśliśmy sami z Dębowego, jesteśmy już na Bagienkach. Miejscówki mamy wytypowane, czekamy, jeszcze Bartek szykuje PV-ki. Powoli zaczynamy wywozić pierwsze wędki. Mamy już godzinę 17, więc za dużo czasu nam nie zostało. Ale w końcu się zaczęła robić pogoda. Tylko wiaterek jest zimny, też chcemy, żeby się troszeczkę uspokoiło. Ale w końcu jest przepięknie. Zobaczcie sobie. Później wam jeszcze pokażę dokładniej, ale to najprawdopodobniej jutro, bo już dzisiaj jesteśmy zmęczeni przez to całe przewożenie tych wszystkich gratów, pływanie, sądowanie od nowa. Także dzisiaj mamy czwartek, zostajemy tutaj do niedzieli i zobaczymy, co się uda złapać. Dobra, do jutrka albo do ryby może dzisiaj nawet, jak się uda. Zobaczcie, co się dzieje.
Mamy połowę maja. Jesteśmy pierwszej nocy na Bagienkach. Niestety dzisiaj w nocy, jak wcześniej widzieliście na ujęciach, na pewno temperatura w nocy spadła do minus 2 stopni. Mieliśmy przymrozek, więc woda też poleciała troszeczkę w dół. No i żadnego brania nie mieliśmy. Nie, przepraszam, mieliśmy jedno branie leszczowe albo linowe o 5 chyba 30 nad ranem u mnie, ale przy samym pomoście się wypięło, także nawet nie wiedzieliśmy, co to jest. Ale był opad, holowałem wszystko do brzegu, lekko szło, ale lina albo lecz na 100%. Przed chwilą pływałem troszeczkę, jak jeszcze nie było takiego wiatru i takiej fali, jak teraz widzicie. Sprawdzałem nasze miejscówki na płytkiej wodzie, czy są wyjedzone kulki, ale niestety wszystko zostało, także jesteśmy pewni w 100%, że ta ryba jest po prostu na głębokiej wodzie, jest jeszcze za zimno, żeby ona tutaj schodziła na to płytkie. Te półtora metrowe, tak 1,60 m, 1,70 m. Na tych plackach tutaj w drzewach, tutaj z tej strony, jak widzicie, i dwa zestawy z Bartkiem mamy tutaj też przy ścinach. Tu jest taka jedna bankóweczka bardzo blisko pomostu, gdzie jest izolacja czerwona na ścinach, też jest placek, ma chyba 1,80 m piasek, także ci, co tutaj byli, to na pewno znają to miejsce. I też płynąłem dzisiaj właśnie z tego miejsca, mieliśmy to branie linowo-leszczowe. No i popłynąłem tam dzisiaj z zestawem, ale niestety, jak się okazało, jak przypłynąłem na miejsce, że wszystkie kulki, wszystko co wczoraj żeśmy nęcili, wyrzuciliśmy tam. Niedużo, co prawda niedużo tego towaru, bo mało nęcimy, ale wszystko było na dnie, nieruszone. Także no z Bartkiem dzisiaj stwierdziliśmy, że wywozimy po dwa kije na głęboką wodę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bartek chce się odsunąć tam, no, centralnie na kraju praktycznie tej zatoki, tam jak jest łączenie stanowiska dębowego z Bagienkami naszymi, no to Bartek chce tam od tych trzcin się odsunąć 4-5 metrów na to zejście takie na głębszą wodę, tam na 4 bodajże 3,5-4 metry i to się wypłycenie się robi. A ja stwierdziłem, że chyba wywiozę jeden kij tutaj, jak jest ten palik taki drewniany, zaraz sobie założę echosondę, popływam sobie tutaj, wysonduję sobie coś i jeden kij dzisiaj poleci na środek, na otwartą wodę. No musimy coś zmienić, bo no jak widać niestety, ale ryby na płytkiej wodzie nie mamy, wszystko jest na głębokim, tak myślę, no, bynajmniej nam się wydaje, więc chociaż po jednej wędce chcemy dać na głęboką wodę i zobaczymy. Zobaczcie, ja sobie przygotowałem dzisiaj, tutaj mamy, przygotowałem sobie taki przyponik na długim włosie, plecionka 45 lb w otulinie, otulina zdjęta przy samym haczyku, nie ma żadnego praktycznie przegubu, bo przy samej oczku mam zdjętą otulinę, włos jest tak samo, na włosie jest też zdjęta pasta dociążająca, krótki przyponik za 20 cm, bolsenka plus squid wafters, tutaj ten dumbbellcik to jest wafters Sisimura squidowy, ta nowość na ten sezon. A zanętka, orzech tygrysi, konopia z rzepikiem, drobny pelet, 3-4 mm plus 6 mm pokruszone kulki i połóweczki masiva bolseny. Także coś takiego poleci tutaj na tą głębszą wodę, zobaczymy, jakie będą efekty. No i cóż, za chwilkę je płynę sądować, później wywieziemy po obiadku. I tyle, i czekamy. Słuchajcie, jesteśmy z Bartkiem już po obiedzie, mamy godzinę 15, jednak wcześniej popływałem i posądowałem i zmieniamy wszystko. Wszystkie trzy kije lecą w inne miejsca.
Tu jest oczywiście iSig. PV-czka 5 kuleczek. Mix ziarna plus pelet plus pulpu, pokruszone kulki. Tutaj mamy live system. Też bałwanek, też parę kuleczek w PV-ce. I tutaj taka sama sytuacja. Ziarenka, orzech, konopia, rzepik, pokruszone kulki, pelet. No i ten zestawik już wam wcześniej pokazywałem, czyli Bulsena. Na długim włosie. W końcu zobaczycie Bartka na filmie. Mamy godzinę 20. Zostały nam jeszcze dwa Bartka kije do wywiezienia. Jeden za chwilę wam pokażemy, ten ostatni. To jest bankóweczka bagienkowa tak zwana. A drugi zestaw Bartka kładziemy tutaj. Za chwilę wam też pokażę gdzie, bo właśnie dopływamy już na to miejsce. O, widzicie tutaj? To drzewo. Na końcu drzewa jest haczyk. A za tym drzewem w liliach. Nie wiem, czy to będzie na filmie teraz dobrze widać, bo jest ciemno, już nie ma takiego słońca tutaj. Ale tu mamy czysty plac. I dookoła niego zwalone drzewa. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Bartka zestawik. Kompleks. Z dynamita. Crank and hook. Skarprasa haczyk. Jak to Bartek się śmieje. Haczyk wy. Ciężkie warunki. A warunki są mega ciężkie. Zobaczcie, tutaj wpływamy teraz pomiędzy te dwa drzewa i tutaj będzie zestaw stał. Cóż, krótkie podsumowanie zrobię wam dzisiejszego dnia. Mamy piątek, godzinę 19. Nic się nie dzieje od wczoraj. Od kiedy przypłynęliśmy tutaj na bagienka, nie mieliśmy kontaktu z rybą. Dzisiaj troszeczkę jeszcze pozmienialiśmy, bo wywoziliśmy zestawy na głębsze opartie. Oddaliliśmy się po prostu od brzegów, bardziej w stronę otwartej wody. Jest za zimno, no po prostu dzisiaj w nocy był mróz. Nie ma tutaj ewidentnie ryby, no nie widać w ogóle jakiejkolwiek oznaki, żeby ta ryba tutaj była. Więc no kombinujemy z Bartkiem jak możemy, zobaczymy co dzisiejsza noc przyniesie. I nic, no na razie tyle, na tą chwilę to tyle. Jutro jeszcze coś dla was na pewno nagram, bo jutro będzie nasz przedostatni dzień. W niedzielę z samego rana się zabijamy i jedziemy do domu. No i cóż, na razie tyle. Trzymajcie się. Dzisiaj jednak się opłacało, przed chwilą byliśmy u mnie branie z tego dalszego miejsca. To mówiłem wam wcześniej na filmie, że się przesuwamy bardziej na otwartą wodę. No i zaraz zobaczymy, tylko Bartek z tamtej strony kołka. No, ja nie podniosę żyłki, no chyba, albo dobra, może przejdzie. Bo ja się boję, że mnie zahaczyło lilię, nie? Przejdzie do samej habojki. Już widzę. Habojka nie była bliżej brzegu? Trochę? Zobacz, gdzie jest ryba. Trzymaj kija. Strzałówka tu już jest. Masz strzałkę? No widzę ją tutaj. Ale w ogóle ryby nie czuję. Nie wiem.
faktycznie. No. Już mnie ręka budzi. No dobra, 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 dobra. Myślę, że dyszka będzie. No. Ale garb ma takiego garba chyba dużego ma. Dobra, wyjdzie teraz. Króciutki. Czekaj. Mamy lampasika. Kolejną rybkę ze Smolna. 16200. 16? Równe 16 kilo. Dobra, tak zrobimy. Równe 16 kilo. Zobaczcie, to po prostu coś niesamowitego. Mamy piątek. Nie wiem, godzina 20:30. Kładliśmy się już z Bartkiem powoli spać, bo zmęczenie po całym dniu przewożenia. Tak jak wam mówiłem, jesteśmy na bagienkach. No już myśleliśmy, że nic się nie uda wypracować. Ale ta dzisiejsza praca przyniosła jednak efekty. Zmiana miejscówek na troszeczkę głębszą, tak jak wam wcześniej wspominałem. Oddaliliśmy się na otwartą wodę. Zobaczcie, 16 kilo lampasik. Przepiękna kulka. Po prostu coś niesamowitego. A co najlepsze, powiem wam, czysty pysk. Pierwszy raz na haku. Patrzcie na to. Smolno mi tak po prostu wypłaca pięknymi rybami. Pierwszy mój wyjazd tutaj w tym roku. Pierwszy mój wyjazd w życiu na tą wodę. Przepiękną wodę. I mamy już czwartą rybkę powyżej 10 kg i trzecią powyżej 15. Równe 16 kg, coś niesamowitego. Przepięknie. Rewelacja. Dobra, wypuszczamy go.
Dusting all I see. All that neon goes on till dawn, leading to an empty dream. Again, yeah. Facing nights in the morning, white lies are fading in. Waiting for a sign that takes me back to the beginning, yeah. No time for guilt or pleasure. You know I can't do that. I wish that I knew better, better, better. To już jest moje ostatnie wejście na tej zasiadce, która właśnie dobiega końca. To jak widzicie z tyłu za mną, już praktycznie jesteśmy spakowani, zostały tylko wędki. Bartek właśnie popłynął, właśnie wraca po łódkę, bo niestety dzisiaj Czarek nie mógł nas przeprawić, więc musieliśmy zrobić to sami. Bartek popłynął, tak jak widzieliście wcześniej, na krótkim wejściu z całym majdanem już raz na pomoc główny. Zostawił parę rzeczy w aucie. Płynie z łódką. Nie wiem jak mnie będzie słychać, bo bardzo mocno wiatr wieje. Może w tą stronę będzie lepiej. No i cóż, no Smolno po prostu zasiadka tygodniowa. Powiem wam tak, moja zasiadka życia jak do tej pory. Widzieliście to już na filmie. Cztery piękne ryby. Bardzo waleczne. Jedna stracona niestety w drzewach. No ale no tutaj jak przyjeżdżając tutaj na tą wodę, no to musimy się z tym liczyć, że tutaj, gdy ryba ucieka nam w te zwalone drzewa, to jest 50 na 50, że my ją wyciągniemy, tak? Mieliśmy parę fajnych linów, jednego leszcza. No i cóż, no. Na razie to tyle i do następnego filmu, który będzie, nie wiem, najprawdopodobniej kiedy. Mamy trening rzutowy z chłopakami przed zawodami na Rokitnicy. 5-7 czerwiec. Także zobaczymy, może Ola z nami pojedzie i nagramy jakiś materiał dla was, jak my podchodzimy do łapania zrzutu, bo będziemy robić sobie trening rzutowy na stanowiskach 9, 10 i 8, z tego względu, że tam jest dosyć daleko pod drugi brzeg, około 120-130 metrów, a chcemy się dosyć dobrze przygotować, bo 17 czerwca mamy zawody na uroczysku dla Zuzi, tak jak wam wspominałem, są to zawody rzutowe, no więc dobrze by było sobie trochę potrenować. No i cóż, zobaczcie sobie jeszcze raz ostatni rzut na Smolno, na to piękne Smolno, na które na pewno wrócę w przyszłym roku. Niestety w tym roku już mam kupę zasiadek zaplanowanych, także no już nie dam rady, ale myślę, że w przyszłym roku wrócę tutaj na jakąś parodniową zasiadeczkę, bo przepiękna jest ta woda, bardzo mi się spodobała, tym bardziej, że dała mi takie piękne ryby, które są mega waleczne, naprawdę mega waleczne. Przypony widzieliście, kulki, na które łapy widzieliście. Starałem wam się wszystko pokazać na tej zasiadce, tak jak ja to robię. Bez żadnego owijania bawełny. Film jest też bez żadnego scenariusza, po prostu wszystko leci z głowy. Także jak będą tam jakieś to też was serdecznie przepraszam. Dopiero się uczymy. No i cóż, na tą chwilę, jak jeszcze raz mówiłem, trzymajcie się i do następnego filmu. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, bo mobilizuje nas to do dalszej pracy, do nagrywania dla was materiałów. No i cóż, i tyle. Łapki w górę i subskrybujcie. Dzięki, pozdrawiam, Przemo. We tried to work this out before, but now I'm stronger. Ignite the fire once more, but I don't want ya. Tracing city lights, make it right. I don't wanna press play. Ooh, I-